Więzienie w Pińsku. 18 stycznia 1943, godzina 17. Rozpoczyna się jedna z najważniejszych akcji AK, w której udział wzięło 4 cichociemnych. W następstwie tego uwolniono spod ręki gestapo 40 więźniów, a także żołnierzy wachlarza. Akcją dowodził Jan Piwnik pod pseudonimem Ponury. Wykupienie więźniów nie było możliwe. Uniemożliwiał to brak dostępu od tamtejszych władz. Kluczowym okazał się być fortel. 18 stycznia pod bramą pojawia się czarny opel. Żołnierze Armii Krajowej podstępem wtargnęli do więzienia. Zatarli po sobie ślady i zdobyli klucze do cel. W akompaniamencie rosyjskich okrzyków rozpoczęli uwalnianie więźniów. Akcja zakończyła się sukcesem. Pomimo wszelkich trudności żołnierze wraz z więźniami dotarli bezpiecznie do Warszawy. Niemcy w ramach odwetu zamordowali 30 mieszkańców Pińska. Pomimo tego akcja uważana jest za przeprowadzoną wzorowo. Dowódców akcji odznaczono orderami Virtuti Militari.